Wieczorem 9 kwietnia w 12. rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskim, w której zginął prezydent Rzeczpospolitej Polski Lech Kaczyński z małżonką oraz towarzyszący politycy i działacze publiczne, na wniosek Konsulatu Generalnego Polski we Lwowie w Bazylice Metropolitalnej została odprawiona msza święta. Nabożeństwo celebrował metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Przybyli polscy dyplomaci i pracownicy konsulatu na czele z pani konsul Elizą Dzwonkiewicz, przedstawiciele organizacji polonijnych i społeczności ukraińskiej oraz polscy pielgrzymi. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki powiedział w swoim kazaniu tak. Świat dowiedział się o fałszowanej historii i okrucieństwie stalinowskiej władzy. Świat zdemaskował kłamców historii i ukazał zbrodniarzy. Dlatego przez pryzmat ujawnionej prawdy o Katyniu możemy zrozumieć sens tego, co się stało 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskim. Po latach od tamtych wydarzeń dostrzegamy, że niewiele zmieniło się w mentalności potomków katyńskich zbrodni. Oni nadal stosują podobne metody działania i tym razem w odniesieniu do ludności Ukrainy. Widzimy, że zło nie daje za wygraną. Tak było wtedy i tak jest teraz. Dlatego też w świetle tych wydarzeń możemy pytać o sens śmierci człowieka i odnaleźć się w perspektywie śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Śmierć, której doświadcza człowiek wierzący, otwiera drogę do Boga Ojca i dlatego ma zawsze wymiar nadziei i miłości. Święty Paweł pisze w liście do Filipian: dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Zaś w liście do Tymoteusza przekonuje nas: nauka to zasługująca na wiarę. Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Po mszy świętej złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary tragedii katyńskiej oraz wszyscy odmówili modlitwę Anioł Pański za zmarłych. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz